Gospodarze, korona rzeczy godzi się, że do boju przystąpi w następującym zestawieniu. Z numerem 12 bramce kapitan drużyny Paweł Pawlu, z numerem 5 kapłan Filip, z numerem 6 Szulz Michał, z numerem 7 Werni Nazar, z numerem 9 Szabera Luis Alfredo, z numerem 10 Czernyż Jarosław, z numerem 11 Buda Piotr, z numerem 17 Mazur Szymon, z numerem 19 Krajewski Marcin, z numerem 20 Giorgio Lukanzu, z numerem 53 Beda Mateusz. W rezerwie pozostają z numerem 23 ważny Kacper, z numerem 14 Głowacz Krzysztof, z numerem 15 Rajchel Tomasz, z numerem 21 Popek Maksymilian, z numerem 44 Kodnik Koden, z numerem 47 Kulik Karol i z numerem 99 Jędryas Mateusz. Przypomnę, że funkcję trenera Korony Rzeszów pełni Pacholasz Jarosław. Ponadto dodam, że dzisiejszy bój poprowadzi pan Paweł Kantor, a na liniach pomagać mu będą pan Bałut Paweł i pan Kniel Jacek. Że mamy jeszcze kilka minut do rozpoczęcia meczu, chciałbym w imieniu zarządu Korony Rzeszów skierować serdeczne i gorące podziękowania w stronę tych, bez których nasza rywalizacja w czwartej lidze nie byłaby możliwa, a w szczególności serdecznie dziękujemy firmie Kulik, firmie Neobus, firmie Drexa, firmie Stal Concept, firmie Al Capone, firmie Grainplast, firmie Rzeszowianka, firmie New Balance, firmie Pizza Burger Boston, firmie Watken, firmie Tudmet, firmie Technology RS, AFG Salon Tralniczy, MBGK Rzeszów, firmie Skyware, dostawca usług internetowych. Jak również dodam, że sponsorem dzisiejszego meczu są firmy A4 i 5 i firma Bogaro. Jeszcze raz serdecznie i gorąco dziękujemy za udzielone wsparcie. Thank you.
się na Urawia. Ja bardzo proszę, abyśmy przywitali ich gorącymi brawami. Witamy ze stadionu przy ulicy Potockiego 9 w Rzeszowie, gdzie za chwilę swój mecz rozpocznie Korona Rzeszów z Karpatami. Krosno jest 19 dzień maja, a my rozgrywamy właśnie teraz 29 kolejkę 4 Ligi Podkarpackiej. Dzisiaj komentować to spotkanie będę ja, czyli Maciej Decowski-Niemiec, a towarzyszyć mi będzie Daniel Pawłowski, czyli obrońca Korony, który dzisiaj nie gra z powodu nadmiaru żółtych kartek. Dlaczego, Daniel, masz nadmiar żółtych kartek? Na tej pozycji, no to tak chyba... Często się zdarza, Często się zdarza, tak. Czasem, jak to trenerzy mówią, lepiej zatrzymać zawodnika faulem, niż żeby wpadła bramka i... Tak, dokładnie. Co się stało? To na nisku, tak? Tak, na nisku, no. Kogo faulowałeś? A to nie wiem, tego nie wiem. Nie znam, ale trzeba było. Za chwilę rozpocznie się mecz 29 kolejki. Zmierzą się Karpaty Krosno, które walczą o awans do trzeciej ligi z Koroną, która walczy o utrzymanie. Dwie drużyny tak naprawdę na zupełnie różnych biegunach, natomiast jeśli chodzi o rundę wiosenną, to ta różnica nie jest już taka duża, bo Korona punktuje całkiem przyzwoicie, 19 punktów w tej rundzie, Karpaty 24 oczka. Czego się możemy tutaj spodziewać? Myślisz, że Korona może się postawić ekipie Dariusza Liany? Myślę, że tak. Myślę, że potrafimy się każdemu postawić. Dużo nowych zawodników przyszło na tą rundę, także myślę, że... Między innymi ty. Jak się współpracuje z trenerem Pacholarzem? Dobrze, dobra. Dobra współpraca to jest z drużyną też między innymi. Mhm. Przedstawię może składy obu drużyn. Może na początek drużyna gości. I już mamy. W bramce Mateusz Krawczyk, dalej z numerem 6 Dawid Król, z numerem 7 Szymon Dziadosz, z numerem 10 Damian Baran, z numerem 11 Kamil Raduj, numer 17 Michał Staż, 20 Mateusz Gul, 23 Jakub Kloc, 25 Edward Kobak, 37 Grzegorz Gawle, 77 Sebastian Duda. Na ławce trener Dariusz Liana ma Michała Perchela z numerem 12, numer 8 Szymon Stasik, numer 9 Marek Fundakowski, numer 15 Krystian Pączkowski, numer 18 Damian Jędryjas, numer 22 Konrad Głód, numer 29 Michał Smoleń i z numerem 50 Karol Weiss. Natomiast drużyna gospodarzy, którą prowadzi Jarosław Pacholarz, dzisiaj występuje w takim zestawieniu. W bramce Paweł Pawlus, z numerem 5 Filip Kapłan, numer 6 Michał Szlus, numer 7 Nazar Werbni, numer 9 Luis Alfredo Chavarra, numer 10 Jarosław Czernysz, numer 11 Piotr Buda, numer 17 Szymon Mazur, numer 19 Marcin Krajewski, numer 20 Gorgas Lukanzu i numer 53 Mateusz Peda. I już zawodnicy obu drużyn są ustawieni i za chwilę Karpaty Krosno rozpoczną ten mecz. W tej kolejce już mamy za sobą jedno spotkanie. Legion Pils no niespodziewanie pokonał Spec Stal Łańcut. 2-1 po ładnym bramce Miasza Borasa, ale rozpoczęły Karpaty Krosno. Chavarra, podanie do Szluza, Szluz do Kapłana, Kapłan do Mateusza Pedy. Mateusz Peda dzisiaj testowany na środku obrony, czy w tygodniu poprzedzającym trenował Peda grę w środku obrony? Tak, trenował cały tydzień, w sumie już się dowiedzieliśmy, że właśnie nie ma dwóch środkowych obrońców, wypadł też Rafał Bober za kartki. Tak się zdarza w rundzie wiosennej, że już ten nadmiar żółtych kartek niestety daje o sobie znać i wielu zawodników pauzuje w ataku Karpaty. Król, ale pewnie łapie piłkę Paweł Pawlus. Korona, jak wiemy, gra trójką stoperów. Jak ty się odnajdujesz w tym ustawieniu? Myślę, że lepiej nawet na trójkę, jak wychodzimy, bo... Mniejsze... Tak, jest bezpiecznie po prostu, że tak powiem. Tym bardziej, jeśli jest jakiś lider obrony, który wami gdzieś tam dyryguje i ktoś, kto ustawia to wszystko.
I zawsze też są boczni obrońcy, wahadłowi, którzy w fazie obrony też są obrońcami, także w zasadzie można powiedzieć, że w pięciu się broni. Tymczasem rzut wolny dla Korony Rzeszów. Piłkę ustawił Nazar Werbni. I mamy dośrodkowanie w pole karne. Ale wybija jeden z obrońców Karpat, Czewara. Do Budy. I Buda z powrotem do obrony. I Korona buduje akcję od tyłu. Pawlus jednak zdecydował się na wybicie piłki. A tutaj Dawid Król podaje do Grzegorza Gawle. Gawle do Barana. Gul. Z powrotem piłkę ma Dawid Król, który próbuje prostopadłym podaniem górą, ale niecelnie. I przy piłce Korona. Buda napędza akcję, ale podanie wprost pod nogi przeciwnika. Tymczasem Grzegorz Gawle. Obie drużyny, tak jak mówię, bardzo dobrze spisują się w tej rundzie i tymczasem mamy podanie na prawe skrzydło, ale tam Kobak nie doszedł do futbolówki i jednak Szluz wybił piłkę na rzut rożny i pierwszy korner w tym spotkaniu. Piłkę ustawia Edward Kobak. Będziemy mieć dośrodkowanie lewą nogą. Jednak wybije piłkę Marcin Krajewski, który wrócił do swojego pola karnego. I rzut z autu dla Karpat Krosno. Jak wspominałem, obie drużyny dobrze się spisują i od pięciu kolejek są niepokonane. Większość meczów Korona jednak remisowała. Czego zabrakło w tych pojedynkach? Myślę, że na pewno skuteczności z naszej strony. Przede wszystkim w meczu właśnie ostatnio z Niskiem. Gdzieś mieliśmy problem właśnie w ataku. Ale dobrze, że wywalczyliście punkt w ważnym meczu w kontekście utrzymania. Spoglądacie jeszcze na Nisko i pewnie na Lechię Sędziszów, bo wciąż nie wiadomo, jak sytuacja KS-u Wiązownica, który może zepchnąć jeszcze jedną kolejną drużynę z czwartej ligi do okręgówki. Pawlus. Niedokładne wybicie. I Gawle przyjmuje piłkę. Gawle do Barana. I przy piłce znów Korona. Ale po raz kolejny niedokładnie. No na razie mamy taki duży chaos na boisku. Tak naprawdę żadna z drużyn nie potrafi wymienić dwóch, trzech podań. Kloc. Do lewej strony, do Gawle. Gawle przez Króla. I bramkę! Mamy bramkę, ależ uderzenie z numerem 10. Damian Baran uderza fantastycznie i 1-0 dla Karpat Krosno. Zobaczmy powtórkę, jak to wpadło. Niepilnowany Baran, nikt do niego nie doskoczył. Można powiedzieć, że troszkę błąd obrony, która zostawiła przed polem karnym niepilnowanego Barana. Na dziewiątce. I też nie interweniował Paweł Pawlus. No, ładny strzał, ale wydaje mi się, że Korona mogła zrobić więcej, żeby ta bramka nie wpadła. Danielu, jak sądzisz? Ciężka sytuacja. Czy ty byś wyskoczył tutaj? Tego to nie wiem. Ale powinien, ale powinien. Tak. Także mamy 1-0 dla faworyzowanych w tym meczu Karpat. Już w siódmej minucie zdobyło bramkę Baran. I tak troszkę niespodziewana ta bramka, bo w zasadzie no, mecz na początku nie rozpieszczał nas jakimiś dogodnymi okazjami.
ani też płynną grą. Ale wy już potrafiliście odwracać losy, albo przynajmniej remisować, tak jak w Nisku, czy z Sokołem Kolbuszowa Dolna, gdzie przegrywaliście 1-2 tutaj na tym stadionie. Karpaty, prawą stroną boiska, Kobak, ale niecelne zagranie i przejmuje piłkę Krajewski. Krajewski, czy dojdzie do niej? Nie, Gul jednak go uprzedza napastnika Korony i Mateusz Krawczyk decyduje się na wybicie za połowę. A tutaj faul na Michale Staszu i z rzutu wolnego rozpoczną biało-niebiescy. Gul do Barana. Do Króla, przepraszam. Werbni do Krajewskiego. Krajewski przechodzi linię środkową. Buda do Czernysza. Czernysz przez Werbniego. Zagranie na lewą stronę, ale ponownie wprost pod nogi karpaciarzy. I już z powrotem Korona ma piłkę. Pawlus do Czewary, ale ten nie jest w stanie opanować futbolówki. I już przy piłce Karpaty Kloc. Do Stasza. Ten do Dudy. I Duda do Krawczyka. Gawle podaje prostopadle do Dziadosza. Dziadosz zgrywa do Raduli i już piłkę ma Kobak. Kobak, uderzenie, światło bramki, ale strzał został zablokowany. I akcję budują piłkarze Korony. Czernysz. I faul na prawym wahadłowym Korony Rzeszów. Daniel, może zdradzić, jaki plan był na ten mecz? Bo wiemy, że już na pewno on nie będzie kontynuowany po tej straconej bramce. Czy była, raczej zakładaliście obronę i wyjścia z kontr? Tak, taki był plan, gdzieś tam stanąć niżej i próbować z kontrataków. Mamy szybkich zawodników. Choćby Czernysz, który... Tak, Czernysz, tak. Ale gdzieś tam był taki już trener plan, ale... Pacholarz musi to zweryfikować całkowicie. Czasem Karpaty. Buda. Jakieś tam mieszanie na boisku. Grzegorz Gawle czegoś się domaga, ale nie wiemy do końca czego. Czernysz mija jednego rywala i drugiego. Czewara. Czernysz. Ale poślizgnął się. Były zawodnik Stali Brzeg. Kamil Raduli. Piłka za plecy obrońców, ale na posterunku Lukanzu, który wybija piłkę głową i podaje prosto do Piotra Budy. Buda do Pedy. I Nazar Werbni, który uruchamia śluza. Werbni. Peda. Koroniarze grają teraz w obronie, ale Peda decyduje się na dłuższe podanie i z powrotem Karpaty przy piłce. Dawid Król do Gawle, ten do Dziadosza. Dziadosz ma przed sobą Lukanzu, podanie do Gawle. Gawle, uderzenie zza pola karnego, ale minimalnie niecelne i od bramki Paweł Pawlus. Zobaczmy to jeszcze raz. Gawle, wiadomo będzie, że zejdzie do prawej nogi, ale tym razem chciał powtórzyć wyczyn Dawida Króla, przepraszam, Damiana Barana, ale niestety nie udało mu się to i wciąż na tablicy wyników 0-1.
powrotem Karpaty przy piłce. Król do Gawle. Gawle, ale chyba zakiwał się sam ze sobą i bardzo łatwo piłkę przejął Gorgas Lukanzu. Krajewski faulowany przez Gula i rzut wolny. Piłkarze Karpat sugerują, że to było czyste zagranie. Zobaczmy na powtórce. Daniel, jako obrońca, jak to ocenisz? Chyba trafił w piłkę. Czysto było, tak mi się wydaje. Także słuszne pretensje drużyny gości. Natomiast rzut wolny dla Korony, także w głębi serca się cieszysz, że sędzia gwizdnął ten faul. Werbni do Krajewskiego. Przepraszam, to Czernysz. Czernysz nabija jednego z obrońców Karpat i jest rzut rożny. Do piłki podchodzi Nazar Werbni. Macie opracowane jakieś stałe fragmenty gry? Tak, ćwiczymy. Ćwiczymy w tygodniu. Zobaczymy, który wariant wybierze teraz Nazar Werbni. Rzutka w pole karne. Tutaj do piłki dochodzi Szymon Mazur, był przy piłce, ale niestety nie zdołał jej opanować. Jeszcze Lukanzu. Nie, to Czewara. Ale Król przejmuje i ekspediuje piłkę poza połowę. Dziadosz do Barana. Gul do Kloca, Kloc do Stasza i przy piłce Karpaty. Ostatnie zwycięstwo, Daniel, 3 kolejki temu ze Stalą 2 Mielec. I od tamtej pory same remisy. Co trzeba zrobić, żeby w końcu wygrać mecz? Strzelać gole na pewno. Brakuje nam tej skuteczności właśnie ostatnio. Ale też macie plagę kontuzji. Nie ma dzisiaj Mateusza Jędrasa między innymi. Tak, nie ma. Właśnie ostatnio przed meczem z Niskiem na rozgrzewce gdzieś tam ból pleców i niestety. Podobno rwa kulszowa, takie są. Tak, gdzieś. Tak. Nie wiem dokładnie, ale... Tu widzimy ławkę rezerwowych Korony. Nie ma tam za bardzo kim straszyć, trener Pacholarz. Bogów, nie mamy obrońców. O to mi chodzi przede wszystkim. Zagranie na lewe skrzydło do Gawle. Gawle przed sobą ma Czernysza, ale Gawle nie zmieścił się w boisku i wyszedł poza linię, chociaż sam zainteresowany nie zgadza się z tą decyzją sędziego. Zobaczmy, z tej perspektywy będzie ciężko to zauważyć. Wydaje mi się, że chyba wyszedł jednak. Dzisiaj dwa inne mecze były rozgrywane. Wólczanka Wólka Pełkińska zremisowała 2-2 z Sokołem Nisko. Sokół Nisko w ostatnich minutach doprowadził do remisu. Chyba dobry wynik dla was. Dobry wynik, ale chyba lepiej jakby Wólczanka jednak dotrzymała do końca wynik na swoją korzyść. Tymczasem rozpędza się Korona. Szymon Mazur, ale stracił już piłkę i przyjmują Gawle. Ale jednak futbolówka przeszła za linię boczną boiska i z rzutu, z autu grę rozpocznie Jarosław Czernysz do Marcina Krajewskiego, ale uprzedził go Damian Baran, strzelec bramki, jedynej jak na razie w tym spotkaniu. 17 minuta gry,
I tak naprawdę no, spotkanie to nie obfituje w wiele sytuacji, ale to jest dopiero pierwszy kwadrans, niewiele ponad za nami. Czernysz, aut na wysokości pola karnego, Karpat, do Czewary, ale ten osaczony przez trzech rywali i stracił piłkę Dziadosz na własnej połowie, ale jest uraz głowy, więc automatycznie sędzia przerywa grę i zobaczymy, co się stało z Szymonem Mazurem. Dzisiaj mecz sędziuje Paweł Kantor, a na liniach Paweł Bałut oraz Jacek Chmiel. Sędziowie z Dębicy. Gul do Dudy. Stasz. Kloc, ale piłka się odbija od jego nogi i wychodzi na odrzut z autu dla Korony Rzeszów. Dzisiaj Filip Kapłan z nominalnych obrońców jako jedyny, ale też nie w pełni chyba formy, bo dopiero wczoraj rozpoczął treningi, tak? Tak. Miał lekką kontuzję. Wrzutka w pole karne, ale bez zagrożenia i piłkę łapie Paweł Pawlus. Nazar Werbni, ale źle przyjmuje piłkę i już w posiadaniu Karpaty. Dziadosz, ale zagranie do nikogo. I przy piłce Werbni do Czernysza. Czernysz napędza akcję Korony prawym skrzydłem. Podanie do Marcina Krajewskiego, najlepszego strzelca Korony. I były zawodnik Czarnych Jasłów wywalczył rzut z autu. Czernysz łatwo mija Króla, ale jego zagranie do nikogo. Gable. Dziadosz. Dziadosz, przerzut piłki na prawe skrzydło. Tym razem Michał Stasz pędzi prawą stroną boiska. Michał Stasz do linii. Zagranie, ale piłka nie trafia do nikogo i przy futbolówce Jarosław Czernysz, który nabija jeszcze Grzegorza Gawle i od bramki rozpocznie Paweł Pawlus. Daniel, przed wami dość ciężki terminarz, bo dzisiaj macie Karpaty Krosną, za tydzień gracie z Kosmosem Nowotaniec, z dwoma najlepszymi klubami, zespołami w tej rundzie. Czy zakładaliście tutaj jakąś zdobycz punktową? Na pewno liczyliście, że uda się przynajmniej po jednym punkcie wywalczyć z tymi zespołami. No, na pewno. Później LKS z Kołoszów, także tutaj chyba na pewno będzie nastawienie takie, że tutaj będą trzeba będzie zaksięgować trzy oczka. No w tym meczu akurat musimy już łapać punkty, bo remisy nam teraz będą mało dawały. I też trzeba śledzić, co tam robi Lechia Gdańsk. Lechia Sędziszów. Lechia Gdańsk też możemy śledzić, bo też się tam dzieje ciekawie w tym klubie, ale tutaj patrzymy na Lechię Sędziszów. Werbni do Czewary. Duda, walka wręcz z Czewarą, ale górą defensor Karpat. Tu widzimy ławkę rezerwowych drużyny Karpat. To ciekawe, jest 19 maja, a tam zawodnicy siedzą pod kocykiem. To też jest dość taki ciekawy i charakterystyczny obrazek dla tej wiosny w tym roku. Nie rozpieszcza nas ta pogoda i tak samo stan boisk też chyba mógłby być lepszy i pewnie rok temu byłby lepszy i pewnie lepsze mielibyśmy spotkania. Natomiast tutaj chyba na Koronie nie można narzekać aż tak bardzo.
Trenujecie tutaj na głównym? Tak, tak, trenujemy. I jak oceniasz stan tej płyty? W zeszłym roku grałeś w Stali 2 Rzeszów, gdzie rozgrywaliście mecze w izolatorze Boguchwała, a tam chyba było troszkę gorzej. No tak porównywalnie. Porównywalnie? Tak, tak, tak. Czyli nie najgorzej. Nie tak najgorzej. 5 na 10. Boisko? Korony? Tak. Czy... To i to. 5. 5 na 10, nie jest najgorzej, mogło być lepiej. Werbni tym razem na prawe skrzydło do Czernysza. Czernysz przyjmuje futbolówkę i próbuje zagrać do Szymona Mazura, ale niecelnie. I Kloc. Kloc do Kobaka. Kobak rozpędza się, jest tam blokowany przez Szluza, ale nie przepisowo i sędzia pokazuje pierwszą żółtą kartkę dla Michała Szluza, czyli lewego wahadłowego Korony Rzeszów. Teraz będzie musiał uważać Szluz na wejścia Kobaka. Kartka, tak. I z rzutu wolnego rozpoczną Karpaty. Futbolówkę prawdopodobnie będzie wrzucał Kamil Raduli. Kamil Raduli albo Jakub Kloc. Jednak Kloc. Kloc w pole karne. I najprzytomniej Peda. I kontra Korony teraz. 4 na 2. Buda, ale zatrzymany jest przez obrońcę Karpat bez faulu. I już przy piłce Mateusz Krawczyk. Dzisiaj jeszcze jeden mecz. Izolator Boguchwała pokonał Głogowie Głogów Małopolski 0-1. Głogowia nie rozgrywa najlepszej rundy. Wy jeszcze macie przed sobą spotkanie z Głogowią. Też można liczyć na zdobycz punktową. Gawle na lewym skrzydle. Do Barana, ale ten zatrzymany przez Lukanzu i rzut z autu dla Karpat na wysokości pola karnego Koroniarzy. Ale piłka wraca już z powrotem w posiadanie drużyny z Krosna. Mateusz Krawczyk. Król zagrywa na prawe skrzydło, ale Czernysz przyjmuje futbolówkę. Nie na długo, Baran. Ale znów niecelnie. Kloc do Raduli. Zagranie w pole karne. Dziadosz obraca się. I niewiele. To nie był Dziadosz, tylko Kobak, ale fantastycznie obrócił się napastnik Karpat. I uderzeniem lewą nogą minimalnie obok słupka Pawlusa, który znów tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Korona rozpoczyna akcję. Walka Dudy z Krajewskim. Krajewski domaga się faulu, ale chyba tam nic nie było. I odrzutu z autu Karpaty. Stasz. Do Króla. Złe zagranie i Korona. Dziadosz przepychał się z Pedą, ale Peda jak rasowy obrońca wyłuskał tą piłkę wcześniej. Czewara, Werbni, Buda,
ale już z powrotem Karpaty Gawle. Środkiem idzie Raduli, lewą stroną Baran. Baran dostaje piłkę. Lukanzu, ale czyste zagranie Lukanzu. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Aż dostał owację na stojąco tutaj obrońca Korony. Tak jest, czyste, czyste wejście Georgasa Lukanzu. No widzimy, że na stadion dotarli również kibice Karpat Krosno, którzy będą zagrzewać swoich pupili do walki. Kamil Raduli do Kloca. Kloc do Kobaka, ale Kobak faulowany przez Filipa Kapłana. Daniel, jak ci się podoba na razie gra Korony? Jak byś ocenił ogólnie ten mecz? Na razie ciężko. Ciężko gdzieś tam stworzyć sytuację. W zasadzie poza tym... dużo sytuacji. Poza tym wrzutką z rzutu rożnego, gdzie Mazur źle przyjął piłkę, to tam nie było chyba nic teraz w tym meczu. No nic, chyba nic, nic, nic nie było. Natomiast Karpaty też nie mają wiele sytuacji. Kobak przed chwilą uderzał, a wcześniej po prostu sytuacja bramkowa i tak naprawdę nie rozpieszczają nas dzisiaj tutaj zawodnicy obu drużyn. Może teraz będzie groźnie. Piłka ustawiona na około 35 metrze od bramki Pawlusa. Kobak, ale uderzenie w mur. Baran. Zagrywa do Stasza. I do piłki dochodzi Kobak. Kobak ma naprzeciwko sobie siebie Czernysza. Kobak, ale uderzenie obok słupka, tylko że sędzia zauważył faul Jarosława Czernysza i będzie rzut wolny dla Karpat Krosno. Dużo fauli, dużo autów, dużo niedokładnej gry, także naprawdę nie ma tutaj cudów dzisiaj na stadionie Korony Rzeszów. Jakiś tam uraz Jarosława Czernysza? Czy skurcze? Na pewno na pochwałę zasługują napastnicy Korony, którzy gdzieś tam się starają przepychać z obrońcami Karpat i to jest tak naprawdę tyle, ale nie mają dużego wsparcia ze strony pomocników. Dziesta minuta gry, 0-1, rzut wolny dla drużyny przyjezdnej, czyli Karpat Krosno, Kamil Radul. Kobak i mamy 2-0. Edward Kobak przejął piłkę poza polem karnym i plasowanym strzałem lewą stopą zdobywa drugą bramkę dla Karpat. Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka odbiła się od jeszcze Filipa Kapłana, nie przejął futbolówki i 2-0. Teraz to już chyba będzie bardzo ciężko, Danielu, podnieść się. Czy już mieliście sytuację 0-2 i wróciliście do meczu? Nie, 0-2 nie. Ale 2-1 dwa razy. Z Sokołem Kolbuszowem między innymi. I tu Sokół miał... ze Stalą Łańcut w pierwszej kolejce. I dwukrotnie doprowadziliście do remisów. Natomiast dzisiaj chyba nie wygląda to aż tak optymistycznie jak wtedy z Sokołem Kolbuszowa Dolna, bo wtedy więcej sytuacji kreowaliście po prostu. Tak, było no dużo więcej. Tutaj na razie było za dużo sytuacji. I rzut z autu dla Korony. Sędzia nie dopatrzył się tutaj żadnego faulu. Czernysz zrzutła z autu, ale niedokładnie i kolejna strata. Zagranie na lewe skrzydło, do piłki dochodzi Dziadosz, Szymon Dziadosz, przed nim Lukanzu. Dziadosz do Gawle, ale niedokładnie i wybija Mateusz Peda. Baran tym razem wybija do Mazura.
Piłka na lewej stronie boiska od strony gospodarzy. Werbni szuka Czernysza i znalazł go. Prawe skrzydło, Jarosław Czernysz. Rzutka w pole karne, tutaj przyjmuje ją Czewara, ale jednak piłka troszkę mu odskakuje i nie był w stanie się obrócić ani oddać strzału na bramkę Mateusza Krawczyka. Widzimy, że kibice Karpat rozwiesili flagi, ale jeszcze nie dopingują swoich pupili. Plus z rzutu z autu. Werbni przed pole karnym. Mazur. Piękne uderzenie Mazura, ale tuż nad poprzeczką. Pierwsza tak naprawdę groźniejsza akcja Korony w tym meczu. Ale minimalnie niecelny strzał Oskara Mazura. Szymona Mazura. Oskar Mazur to Legion Pilsnu. I od razu ożywiły się nam trybuny tutaj w Koronie. Ludzie zaczęli dopingować ekipę z Załęża. Baran z autu. Danielu, rozmawialiśmy wcześniej o Wólczance Wólka Pyłkińska. Ty tam spędziłeś trochę czasu w tym klubie. Jak wspominasz ten zespół dzisiaj, który zmierza prosto do okręgówki? Wspominam bardzo dobrze. Niestety... No już chyba nie mają szansy na utrzymanie. Wtedy grałeś w parze z Krystianem Wroną, który dzisiaj jest zawodnikiem Stali, w pierwszej drużyny Stali Rzeszów. Jak ci się układała ta współpraca? Krystian chyba się fajnie gra z Krystianem Wroną. Tak, dobrze się grało. Także... I dobre wyniki notowaliście tam. Dobre były. Także dzisiaj Wólczanka jest w odwrocie. Ale to chyba wydaje się, że minął czas tej drużyny, która i tak ponad stan rywalizowała. Dużo nie brakło wtedy do awansu do drugiej ligi wam. Punkt chyba zabrakło. Tak, gdy rywalizowaliście. Było Hutnika tam i Motoru. Tak jest. Ale później zespół po spadku z trzeciej ligi się nie odbudował i ciężko tam cokolwiek znaleźć. Zresztą po prostu się chyba wyczerpała już pewna formuła, ale zawsze pozostanie ładny stadion, który został zrobiony na rzecz trzeciej ligi. Dzisiaj tam będzie można rywalizować być może w klasie okręgowej, być może kiedyś w czwartej lidze z powrotem. Tymczasem Korona z rzutu wolnego. Piłka w pole karne, mija się z piłką Krawczyk. Piłkarze Korony domagają się rzutu karnego. I podobną sytuację mieliśmy... No moim zdaniem to powinien być rzut karny. Też mi się tak wydaje, że... Ewidentny rzut karny. Mateusz Krawczyk w ogóle nie trafia w piłkę, trafia w głowę Krajewskiego. Zobaczmy to jeszcze raz. No i jak uważasz, Daniel? Moim zdaniem to jest ewidentna jedenastka. Też mi się tak wydaje. Ale sędzia nie gwizdnął. Co zgwizdnięte... To gwizdnięte, nie ma rzutu karnego, gramy dalej. Mazur do Pedy. Peda zagrywa do Lukanzu. Lukanzu przy piłce, będzie długa piłka, widzi, że Czewara, Baran. Kloc do Gula. Gul na Dziadosza, ale uprzedza go Lukanzu. Z powrotem Mazur, Lukanzu, ale traci piłkę. Raduli domaga się rzutu wolnego, ale również sędzia nie gwizdze. Baran, Radul,
do lewego skrzydła, do Grzegorza Gable. Grzegorz Gable wpada w pole karne, mija Pedę i strzela prosto w bramkę, ale na posterunku Pawlus, który wybija przed siebie. I tutaj również mogliśmy, nie było jednak kontaktu Pedy z Gable. Tymczasem mamy faul Georgasa Lukanzu, który otrzyma za chwilę żółtą kartkę, popularny Gio. Gio się nie zgadza z decyzją sędziego. Wiemy, że Gio jest raczej krewki. Często dostaje żółte kartki za dyskusję. Od rzutu wolnego Karpaty. Piłkę ustawił już Kamil Raduj. Raduj. Ale piłkę chwyta Pawlus trochę z problemami, ale jest ostatecznie zatrzymuje tą futbolówkę. Czernysz. Do Mazura. Ten do Werbniego. Werbni. Buda. Do Czewary, który znajduje się sam na sam. Mija Krawczyka. Krawczyk fauluje Czewarę. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Ale żółta kartka dla Krawczyka i rzut karny dla Korony Rzeszów. Ależ fantastyczne podanie Piotra Budy. Natomiast tutaj zaspali obrońcy Karpat. Chyba tam zahaczył troszkę, tak? Wydaje ci się, tak, potwierdzasz? Tak, fantastyczne podanie Piotra Budy. No taki nieoczywisty ten rzut karny, ale wydaje się, że jakiś kontakt był. I sam poszkodowany podchodzi do futbolówki. To nie jest nigdy dobre. Tak się mówi, że poszkodowany nie powinien podchodzić, ale zobaczymy, czy Luis Czewara wykorzysta jedenastkę i tak naprawdę może dać bramkę kontaktową i zwiększyć emocje na stadionie przy ulicy Potockiego 9 w Rzeszowie. Czewara czy Krawczyk? Gdzie uderzy Czewara? Prawe czy lewe? Jak typujesz, Danielu? Lewy, dolny bramkarza. Lewy, dolny bramkarza. No to patrzymy. Czewara. Lewy, górny, ale jest bramka. 2-1. Luis Czewara zdobywa bramkę kontaktową w 40 minucie. I zapowiadają się wielkie emocje na stadionie Korony Rzeszów. Bardzo dobrze wykonana jedenastka. Zobaczmy tu jeszcze z jednej kamery. No i już rozpoczęły Karpaty. Kloc do Gula. Król. Jednak prosto w Werbniego. Duda. Stasz. Trzech zawodników Korony. Dopadło Michała Stasza, ale jednak faulem i rzut wolny dla Karpat na własnej połowie boiska. Tym razem faulowany Kobak przez Kapłana. Daniel, 2-1, czyli wasz ulubiony wynik, żeby doprowadzić do stanu 2-2. Co byś teraz powiedział swoim kolegom, gdybyś mógł im przekazać jakieś instrukcje? Nie mam pojęcia. Piłka w pole karne. Dobrze, że od tego jest trener Pachola, że nie ty, także o, myślę, że on coś... Jakiś pomysł na ten mecz ma. Tymczasem Dziadosz do Barana. Baran, wrzutka w pole karne. Szymon Dziadosz.
zagrywa do tyłu i Gul. Gul na prawe skrzydło. Tam jest Kobak, ale nie dochodzi do piłki. Raduli do Stasza, ten do Kobaka. Kobak do Króla. I wychodzi Korona, Czawara. Ale piłka została mu pod butem. Mazur do Szluza. Szluz jednak jeszcze nie napędza akcji. Do tyłu, do Lukanzu. Lukanzu, Czawara. Czernysz. Kloc przyjmuje. Raduli do Gable, ale znowu lepszy Lukanzu, który musi uważać, bo ma żółtą kartkę. Tym razem jednak czysto Król. Czernysz. Faulowany przez Kamila Raduli i rzut wolny dla Korony. 43. minuta gry. I jeszcze być może Korona zaatakuje przed przerwą, aby jeszcze przed przerwą doprowadzić do wyrównania. Kapłan na przebój. Ale jednak sfaulował Jakuba Kloca. A jednak nie, to Jakub Kloc faulował Filipa Kapłana. Czawara w polu karnym przyjmuje piłkę, zgrywa do Czernysza. Czernysz, ale złe dośrodkowanie byłego między innymi piłkarza Resowi. Dobra końcówka Korony Rzeszów. Można tylko rzec, co się stało w początkowych minutach tego meczu. Jak myślisz, co się stało? Brakło pobudzenia? No myślę, że tak, że zabrakło pobudzenia i... Być może Mateusz Peda też się musiał wdrożyć w grę na pozycji środkowego obrońcy, bo pierwsza bramka, można powiedzieć, że brakło tam po prostu do skoku do Barana. Król, ale jego dośrodkowanie zablokowane przez aktywnego dzisiaj Czawarę. I mamy koniec pierwszej połowy meczu. Słyszymy się dokładnie za 15 minut.
I powolutku wracają piłkarze Korony Rzeszów na boisko. Jeszcze mamy występy grupy tanecznej z Rzeszowa. Zobaczmy ten występ jeszcze, zanim rozpocznie się druga część gry. Piłkarze już gotowi do gry, natomiast mamy jeszcze występ grupy tanecznej z Rzeszowa. Zobaczmy jeszcze ostatnie układy i za chwilę rozpoczniemy drugą część gry. Przypomnijmy, do przerwy Karpaty Krosnąd prowadzą 2-1 z Koroną Rzeszów. Bramki dla ekipy z Krosnąd zdobyli Damian Baran oraz Edward Kobak, natomiast bramkę kontaktową z rzutu karnego strzelił Luis Chaverra. Już piłka ustawiona na środku, przy nim Marcin Krajewski, który za chwilę rozpocznie drugą część gry. Przypomnijmy składy obydwu drużyn. Karpaty Krosno w bramce Mateusz Krawczyk, dalej Dawid Król, Szymon Dziadosz z numerem 7, z numerem 10, Damian Baran, numer 11, Kamil Raduli, numer 17, Michał Staż, numer 20, Mateusz Gul, 23 kloc. Tymczasem akcja Karpat przerywa i strzał Szymona Dziadosza, jednak został zablokowany. Wrócił również Daniel Pawłowski, który już zasiada na swoim krzesełku. Daniel, mało nie straciłeś bramki dla Karpat, bo była groźna sytuacja. Wszystko obserwowałem, widziałem, także na spokoju. Masz nadzieję, że koroniarze doprowadzą do remisu? Są ku temu przesłanki, bo dobra końcówka pierwszej połowy. Dobra. Mam nadzieję, że tu nawet powalczymy o zwycięstwo. O, odważnie. Także wierzę tutaj w drużynę. Tymczasem Karpaty z rzutu rożnego, zamieszanie, ale ekspediuje piłkę jeden z obrońców Korony. Ponownie wrzutka w pole karne. Król się tam kładzie, ale sędzia nie widzi przewinienia. Chaverra dzisiaj jest, masz wrażenie również, że jest wszędzie na boisku, że jest najbardziej aktywnym zawodnikiem Korony. Tak, dzisiaj Luis bardzo dobry mecz. Teraz leży na boisku. Zdecydowanie lepiej gra niż w pojedynku z Sokołem Kolbuszowa Dolna, bo wtedy zszedł w przerwie i tak naprawdę był słabo się prezentował, a dzisiaj gra zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że niejako też z musu, bo nie ma tak naprawdę nikogo, kto mógłby go zastąpić, a są niektórzy zawodnicy tacy, którzy wolą mieć pewne miejsce w składzie. Jak jest u ciebie
Czy ty lubisz rywalizację o miejsce w składzie na treningach, czy wolisz, jeżeli jesteś pewny, że co tydzień będziesz grał? Bo tutaj w Koronie różnie to też z tobą bywa. Czasem siedzisz na ławce, czasem wychodzisz w pierwszym składzie. Ja na pewno jest lepiej się czuję, jak jest rywalizacja. Bo gdzieś tam na treningu trzeba też pokazać się jak najlepiej. Także no różnie bywa, różnie, ale... Bo za najlepszych lat w Wólczance Wólka Pyłkińska raczej grałeś każdy mecz. Tak. Dużo akurat. Akurat bardziej za trenera Daniela Myśliwca. No właśnie, Daniela Myśliwca. Dzisiaj, od wczoraj tak naprawdę, całe Podkarpacie żyje tym, że trener Daniel Myśliwiec odchodzi ze Stali Rzeszów. Jakie ty masz wspomnienia z pracy z tym szkoleniowcem? Bardzo dobre. Bardzo dobry trener. Dobre wspomnienia. Czawara, ale niedokładnie. I chyba taki specyficzny styl gry, chyba coś takiego, co podoba się zawodnikom, bo to jest styl, gdzie dużo się utrzymuje zespół przy piłce i tak naprawdę nie trzeba biegać za piłką, tylko z piłką przy nodze. No tak, zgadza się. Natomiast troszkę jest ryzykowny dla obrońców, ponieważ dużo kontr jest przeciwko zespołom Daniela Myśliwca. Jak ty się w tym odnajdywałeś? No, to prawda, trochę jest zespół Daniela wtedy narażony na kontry, ale myślę, że dobrze przygotował akurat na to gdzieś tam zawodników i nie było z tym większych problemów. No zobaczymy, jeszcze 3 kolejki pierwszej ligi, natomiast my wracamy już na stadion na Załężu, gdzie Korona rywalizuje z Karpatami. Przed chwilą piłki w polu karnym nie opanował Raduli, ale mamy na boisku Marka Fundakowskiego, który... Z boiska zszedł Grzegorz Gawle, a Szymon Dziadosz powędrował na lewe skrzydło, także Marek Fundakowski... Niespodziewanie, bo ten zawodnik zazwyczaj pojawiał się w końcówkach meczów, natomiast tutaj na Załężu dostał aż 45 minut. Zobaczymy, co pokaże, można powiedzieć, takie serce Karpat, taki zawodnik, który najdłużej jest związany z drużyną prowadzoną przez Dariusza Lianę. Tymczasem Korona, lewym skrzydłem, Buda, który również popisał się wspaniałym asystą. Duda do Werbniego, ale ten nie opanował piłki. Karpaty, Dziadosz. Do Barana. Baran jednak zatrzymuje piłkę do Króla. Król, Dziadosz, Baran. Sebastian Duda. Kuba Kloc. Raduli. Duża wymienność piłki wśród Karpat. Raduli próbował prostopadle dobiegającego Kobaka, ale lepsi obrońcy Korony. Kapłan wprost do Króla. Król zagrywa do Gula. I od tyłu ponownie akcję budują Karpaty. Jakub Kloc, ale jego podanie przechwycone przez Nazara Werbniego. Werbniej puszcza piłkę po lewym skrzydle. Tutaj Piotr Buda. Buda wrzuca w pole karne. Ale nic się nie wydarzyło pod bramką Korony. Raduli. Ale strata przed polem karnym. Buda. Werbniej. Werbniej zagrywa na prawe skrzydło do Czernysza. Ale obrońca Karpat wybija futbolówkę głową. I przy piłce Szymon Dziadosz. Dziadosz mija dwóch rywali. Dziadosz już jest na połowie Korony Rzeszów. Dziadosz zagrywa do Kobaka prostopadle. Kobak czy dopadnie do piłki? Nie, jednak szybszy Paweł Pawlus. Ale ładna akcja Szymona Dziadosza. Minął dwóch rywali i prostopadle uruchomił Kobaka. Minimalnie zbyt głębokie zagranie skrzydłowego lub napastnika Karpat Krosno. Werbniej. Peda.
Buda. Ale sędzia przerywa grę i pokaże żółtą kartkę dla Kamila Raduli. To jest chyba kartka za dyskusję, bo nie przypominam sobie żadnego faulu tego zawodnika. Lukanzu. Lukanzu decyduje się na strzał, ale piłka daleko obok słupka bramki Karpat Krosno i grę z piątki rozpocznie Mateusz Krawczyk. Można powiedzieć, że bardzo żywe te pierwsze 8 minut drugiej połowy. Dużo żywsze niż początek meczu. Dużo się dzieje na boisku. Mazur. Buda. Piotr Buda. Do Szluza. Ten do Kapłana. Kapłan długa piłka na Krajewskiego, ale lepszy Duda. Raduli przejmuje futbolówkę. Zagrywa do Marka Fundakowskiego, ale osamotniony napastnik Karpat w walce z dwoma obrońcami Korony nie miał najmniejszych szans i od bramki rozpoczyna Korona. Teraz już Filip Kapłan zagrywa do Mazura. Ten z problemami, ale opanował piłkę. Czernysz. Lukanzu. Lukanzu. Przejmują piłkę Karpaty. Raduli. Dziadosz. Raduli przed polem karnym. Zagrywa do Fundakowskiego. Ale uprzedza go Gio. Czawera na lewym skrzydle. Głęboko cofa się napastnik Korony. Widzimy, spora grupa kibiców z Krosna dotarła na stadion. I słyszymy churalne śpiewy. Werbni. A chciał uruchomić Czernysza prawym skrzydłem, ale tam dobrze ustawiony Baran, który przeciął to podanie. Dziadosz. Król. Duda. Duda dzisiaj dość pewnie na boisku się prezentuje. Ostatnio słabsze występy, szczególnie mecz przeciwko Kosmosowi na Botaniec, gdzie popełniał dużo błędów. Ale ostatnio odpoczął. Być może teraz ze zdwojoną siłą wróci na końcówkę sezonu. Dziadosz. Jego strzał jednak jest zablokowany i łapie go w ręce Paweł Pawlus. Lukanzu do Werbniego. Werbni, Kapłan. Szluz. Szluz mija Kobaka. Zagrywa do Budy. Buda jednak faulowany przez Michała Stasza. Dzisiaj również trzeba pochwalić Piotrka Dudę, bo również wydaje się, że większość akcji przeprowadzane z lewym skrzydłem Korony. Czawera. Werbni. Lukanzu. Lukanzu długa piłka, ale łapie ją Mateusz Krawczyk. I golkiper Karpat rozpocznie grę długim wykopem. Za połowę. Na prawe skrzydło, ale Kobak uprzedzony przez Szluza i piłkę z autu będzie wykonywał Michał Stasz.
Staż do Fundakowskiego. Ale nie wygrał rywalizacji o piłkę. Napastnik Karpat i rzut z autu dla Korony. A rozpocznie Michał Szlus. Dziadosz. Dwie siódemki się spotkały na boisku, ale Dziadosz zagrywa na lewe skrzydło do Barana. Gul wybija futbolówkę. I faul, dopatrzył się sędzia. Faul piłkarza Karpat, Edwarda Kobaka. I mamy doping. Doping mamy kibiców Korony Rzeszów. Spontaniczny doping fanów siedzących na trybunie głównej. Spodobał mi się ten mecz i zagrzewają swoich pupili do walki. Szansa jest, tylko jedna bramka różnicy. Także jeszcze wszystko się może zdarzyć tutaj w tym spotkaniu. 30 minut przed nami, ponad. Lukanzu. Ależ doping tutaj teraz i Czernysz prawym skrzydłem. Minął rywala, wpada w pole karne Czernysz, ale strzał wprost w Mateusza Krawczyka. Widać, Daniel, że doping poskutkował. Czernysz dostał skrzydeł. Jedynie zabrakło celnego... Celny strzał był, tylko zabrakło strzału, który mógłby pokonać Krawczyka. Jak to wygląda u was na meczach? Często macie duży doping od ze strony fanów? Nie. Tutaj nie ma za dużego dopingu. Ale kibice się teraz zebrali. Jest dość dużo dzisiaj fanów, bym powiedział. Nie wiem, jak jest ogólnie z frekwencją na meczach Korony, ale tutaj cała trybuna prawie zapełniona. Peda. Czawera, ale uprzedza go Król. Król zagrywa po linii Lukanzu. Czernysz, ale nie zdołał opanować futbolówki. I piłka wychodzi w aut. Auto Karpaciarze. Słyszymy, my chcemy gola, Korona, my chcemy gola. Daniel, pewnie byś się na to nie obraził. No na pewno nie. Dobra, druga połowa jak na razie Korony. Bardziej my się odważnie i weszliśmy w to spotkanie, także drugą połowę. Także mam nadzieję, że zaraz coś się uda stworzyć sytuację bramkową i... No zdecydowanie więcej się dzieje teraz w ofensywie Korony niż w całej pierwszej połowie, bo nawet poza tym rzutem karnym, no to nie było zbyt wielu okazji do zdobycia bramki. Widzimy tymczasem zmiana w Karpatach. Z boiska schodzi Damian Baran, a wchodzi na nie Karol Weiss. Przypomnijmy, Damian Baran pięknym uderzeniem popisał się w 7 minucie meczu i otworzył wynik tego spotkania na 1-0 dla krośnieńskich Karpat, ale trener Liana zdecydował się po godzinie gry zmienić lewego obrońcę i wprowadzić Karola Weissa, który bardzo dobrze prezentował się w ubiegłym tygodniu w meczu z Polonią Przemyśl. I tak naprawdę pewnie ten występ zdecydował o tym, że teraz pojawił się na boisku. Tymczasem Dziadosz do Weissa. Weiss do lewej nogi. Ale czysto Jarosław Czernysz. Czawera do Czernysza. Czernysz do Czawery. Czawera. Zagranie na prawe skrzydło. Wrzutka w pole karne, ale tutaj Sebastian Duda wybija futbolówkę. I rozpędza się w drugą stronę Szymon Dziadosz, który jest zatrzymywany przez Mazura i Mazur ukarany żółtą kartką. Szymon Mazur ukarany żółtą kartką, rzut wolny dla Karpat Krosno. Widzimy na
na planie Marcina Krajewskiego, który no dzisiaj troszkę taki niewidoczny. Mam wrażenie, że poza tym początkowym przepychaniem się z obrońcami, dzisiaj nie potrafi znaleźć swojego miejsca na boisku. No ciężko na razie się odnaleźć, ale zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu, także. Natomiast Marcin Krajewski jest chyba takim zawodnikiem, że czasem może być niewidoczny i z niczego strzelić bramkę. I tak już bywało w tej rundzie. Tak. No, potrafi się odnaleźć gdzieś w polu karnym. Zdobyć bramkę. Tymczasem Raduli. Raduli na lewym skrzydle. Do Dziadosza. Dziadosz przed polem karnym. Ale źle opanował futbolówkę. Tymczasem poślizgnął się jeden z obrońców Korony. Kobak, ale jego strzał zablokowany. I już idziemy w drugą stronę. Korona, uspokojenie troszkę gry, bo pierwsze 18 minut mieliśmy dość intensywne. Widzimy, że Mateusz Peda wychodzi troszkę wyżej. Teraz kibice uderzają o siedziska i mamy wielki hałas na stadionie w Załężu. Na Załężu. Czekamy na futbolówkę. Michał Stasz rozpocznie z rzutu wolnego. Michał Stasz zagrywa piłkę. Nieprawdopodobny doping kibiców Korony. Raduli w pole karne do Fundakowskiego, ale uprzedza go Peda. Król jeszcze zagrywa na lewe skrzydło. Tam jest Raduli. Ale według arbitra faulowany przez Jarosława Czernysza. Sędzia pokazuje, że nie trafił w piłkę. Prawo wahadłowy Korony Rzeszów. Zobaczmy teraz na powtórce. Wydaje się, że piłka była poza zasięgiem gry i powalił Czernysz Raduliego. Coraz głośniej na stadionie Korony. Ten doping może poprowadzi podopiecznych Jarosława Pacholarza do niespodzianki w tym meczu, ale póki co rzut wolny dla drużyny Karpat. Kamil Raduli ustawił piłkę na lewej stronie boiska. Widzimy Kobak wbiega, ale piłka w pole karne. Kobak przejmuje piłkę. Uderzenie Kobaka, piłka zablokowana i trafia w ręce Pawlusa, co zostało przyjęte z dużą aprobatą wśród kibiców Korony Rzeszów. Weiss. Ale niestety Pepe zagrał wprost do rywali. Czernysz ambitnie na ślizgu i przyjmuje piłkę. Kloc, Weiss. Ponownie Kloc. Król. Mazur, ale stracił piłkę. Raduli, Mazur. Czawera. Rozpędza się. Nie wiem, czy tutaj był faul, ale często sędziowie w takich sytuacjach gwiżdżą faul. A tu widzimy jeszcze poprzednią akcję Korony, gdzie się zakotłowało. Karpat Krosto, gdzie się zakotłowało w polu karnym Korony. Tymczasem mamy zmianę i na boisku pojawi się Tomek Reichel. Zastępuje Piotra Budę chyba. Niespodziewana zmiana, bo Buda dobrze się prezentował, chyba że opadł z sił. Będziemy mieć jakieś przestawienie, Daniel. Możesz powiedzieć, co tu się wydarzy teraz? Tomek Reichel pójdzie na prawą obronę. Kto pójdzie na lewe skrzydło za Piotrka Budę? Myślę, że Jarek Czernysz chyba wyżej teraz pójdzie. I Szluz wyżej, czyżby to było przejście na czwórkę w obronie? Król do Raduli. Raduli do Kobaka. Kobak jest w polu karnym. Kobak, wrzutka w pole karne. Do Dziadosza, ale ten przenosi piłkę nad poprzeczką bramki popularnego Pepe. Zobaczmy to jeszcze raz. Kobak.
tutaj przeszkodził Czernysz Dziadoszowi w oddaniu strzału i nie mogło być to celne zagranie. Widzimy, że Luis Chavera jest na lewym skrzydle. Grywał już, tak? Tak, grywał. Dzisiaj również brakuje takiego lidera defensywy, Rafała Bobera, który praktycznie ustawiał całą grę obronną. Również ciebie, także ciężko było to zorganizować trenerowi Pacholerzowi. Wzmaga się doping kibiców Korony. A tymczasem Karpaty Krosno mają rzut z autu na wysokości pola karnego. Michał Stasz. Michał Stasz przed pole karne, tam jest Raduli. Sędzia widzi, rzut karny dla Karpat Krosno. I żółtą kartką ukarany został Tomek Reichel, czyli nie za dobre wejście na boisko tego zawodnika. Już w pierwszej akcji fauluje. Tam chyba ręką odepchnął. Nawet nie wiem, kogo on odepchnął. Zauważyłeś tam, Daniel, kogo? Nie. Widziałem. No i mamy rzut karny. Piłkę ustawia Kamil Raduli, czyli zmiana wykonawcy, bo etatowym wykonawcą rzutów karnych w Karpatach do tej pory był Michał Stasz, jednak nie trafił w pojedynku ze Specstalem Łańcut w końcowych fragmentach tego meczu i tamto spotkanie zakończyło się remisem. Tym razem do piłki podchodzi Kamil Raduli, który już w tym sezonie dwa rzuty karne wykorzystał w starciach z Kosmosem Nowotaniec. Strzelał je, bo na boisku nie było Stasza. Natomiast teraz na boisku Stasz jest, ale wykonywać rzut karny będzie Kamil Raduli. Kibice robią wielki hałas. I zobaczmy, kto się okaże górą. Czy Pawlus, czy Raduli. 71. minuta gry. Kamil Raduli. Raduli. I pewnie ofensywny pomocnik Karpat. 3-1 dla ekipy prowadzonej przez Dariusza Lianę. Natomiast piłkarze Korony śpieszą się, szybko ustawiają piłkę na środku boiska. A tutaj już jest Jarosław Czernysz. Zobaczmy jeszcze raz. Pewny strzał, oszukany Pawlus. Podobnie jak w przypadku strzału Chavery. Również bramkarz poszedł w drugą stronę, a strzelec strzelił w drugą. Jakieś pretensje Lukanzu, co tam się wydarzyło, o co chodzi? Zauważyłeś? Nie widziałem. Nie wiem, czego się domaga tutaj popularne Gio. No i troszkę zapędy Korony mogą być stłumione po takim rzucie karnym 20 minut przed końcem. Może to być z psychologicznego punktu widzenia taka bramka, którą gwoździem do trumny dla Korony. Reichel w polu karnym chce się szybko zrekompensować za to, co się wydarzyło w polu karnym Korony. Natomiast od bramki, ależ wybiór tam Marcina Krajewskiego. Krajewski do Czernysza. Czernysz, Reichel. Z powrotem Czernysz. Czernysz jest w polu karnym, ale wypuszcza piłkę sobie zbyt daleko, jeszcze się poślizgną. I Karpaty rozpoczną z popularnej piątki.
Danielu, co tu się jeszcze może wydarzyć w tych końcowych fragmentach? 20 minut nam pozostało. Co tu jeszcze prorokujesz? Co tutaj może się stać? Jak Korona może zaskoczyć Karpaty? No ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że szybko strzelimy tutaj bramkę i gdzieś tam w końcówce jeszcze będziemy w grze. Na pewno ta bramka dla Karpat troszkę nam zabiła emocje. I ewentualny gol Korony ponownie by je ożywił, ale tymczasem Karpaty w natarciu. Kamil Raduj. Raduj do lewego skrzydła do Dziadosza. Dziadosz do Króla. Król. Piękna podcinka do Marka Fundakowskiego, ten zgrywa do Kobaka, ale jednak szybszy Kapłan, który wybija futbolówkę. I piłka z powrotem. U Karpat. Kobak uruchamia Stasza. Stasz wrzutka w pole karne. Najwyżej wyskakuje Marek Fundakowski, ale jego strzał minimalnie niecelny. Ależ znakomita sytuacja napastnika Karpat Krosno. Widzę, Daniel, że piłkarze Korony strasznie się ślizgają. Czyżby zły dobór obuwia na ten mecz? Czy już tak się zrobiło grząsko i tak się zrobiło rosa? Myślę, że grząsko. Grząsko i ślisko. Czawera do Krajewskiego, który jest zatrzymywany i tym razem sędzia dopatrzył się przewinienia. Przewinienia Króla Dawida, który tutaj mocno protestuje. Ja to nawet nie Króla, tylko Dudy. Kto najlepiej wykonuje rzuty wolne z takiej pozycji na treningach? Nazar Werbnej. Czyli... Dobre uderzenie, także myślę, że on będzie leżą. No to zobaczymy. Piłkę ustawił Nazar Werbnej faktycznie. Poprawia jeszcze lewą getrę. Domaga się odsunięcia muru. I zobaczymy. Żywiołowy doping. Nazar Werbnej. Chyba będzie bezpośredni strzał. Dobre uderzenie Werbniego, ale tuż nad poprzeczką bramki Krawczyka. Zobaczmy to jeszcze raz. Z innej perspektywy tym razem. Werbnej, ale chyba piłkę kontrolował mimo wszystko Krawczyk, także nawet gdyby leciała nieco niżej, to jednak by ją złapał. Karpaty budują akcję od tyłu, ale... Czawera wyrzucił piłkę na pobliski plac zabaw. Bo tutaj szkoła obok, także tam o tej porze raczej dzieci nie ma na placu zabaw. Nie, Danielu? O tej porze się chyba dzieci nie bawią. Chyba za późno. Szkoły pozamykane. Aczkolwiek gdyby były, to by dostały piłkę i mogłyby zabrać ją do domu. Kobak tymczasem do Fundakowskiego. Fundakowski jednak stracił z pola widzenia piłkę, ale dopadł do niej jeszcze. Niestety zagranie napastnika Karpat niecelne, ale błąd Kapłana, który zagrywa prosto do Kobaka. Teraz dużo się ślizgają zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Dużo takiej walki na podłożu i tymczasem sędzia dopatrzył się rzutu wolnego. Cierpi Michał Stasz. I zobaczmy, co się teraz wydarzy. Piłka w pole karne, ale Paweł Pawlus pewnie chwyta futbolówkę i już wypycha swoich zawodników do przodu. Mazur zagranie do Czawery.
Tu widzimy, że Czernyż już jest na lewym skrzydle. Chyba zamiana stron. Czernyż przeszedł na lewe skrzydło, a Czawera idzie na prawe. Kombinuje trener Pacholarz jak może. Ale nie ma zbyt wielu możliwości. Szluz z autu. Michał Szluz, zagranie po linii do Krajewskiego. Krajewski jednak zgrywa piłkę do Czernysza. Czernysz, Szluz, Mazur. Mazur, zagranie na prawo do Lukanzu. Gio przejmuje piłkę i zagrywa do Reichla. Reichel, ale jego dośrodkowanie zablokowane. Gio jeszcze po lukarnym. I co mamy? Mamy piątkę. Zobaczmy, czy tam coś się wydarzyło. Ale raczej nie protestowali piłkarze Korony, także raczej nic. Tymczasem przygotowany kolejny zawodnik, Damian Andreas. Mógł się dzisiaj spotkać z bratem na boisku, ale niestety brat, jak już wspominaliśmy na początku meczu, kontuzja przed meczem z Sokołem Nisko. Zastąpi Kamila Raduł. Wydaje się, że Daniel już, trener Liana, stara się zabezpieczyć środek pola, bo jednak Damian Jędras jest troszkę bardziej defensywnym zawodnikiem niż Kamil Raduli. I chyba Jakub Klocu pójdzie na dziesiątkę. Fundakowski zgrywa do Kloca. Kloc do Dziadosza, ale na spalonym Fundakowski. I kolejna zmiana. Kto to wchodzi w Koronie? Szluz. Z boiska zszedł Michał Szluz, a na placu pojawił się z numerem 21 Maksymilian Popek. Maksymilian Popek, który został sprowadzony w przerwie zimowej do ekipy Jarosława Pacholarza. Werbni do Czernysza. Czernysz nie opanował futbolówki. Przyjmują Jędryas, który zagrywa do prawego obrońcy, ale już piłka jest w posiadaniu Korony, już z powrotem w posiadaniu Jędryasa, który gra z Klocem. Stasz do Dziadosza. To Kobak jednak. Kobak próbuje rywalizacji jeden na jednego z kapłanem, nie wygrywa jej. Ponownie Kobak. Król. Ale peda. Po stracie bramki na 3-1, tak jakby troszkę zgasła Korona. Zgodzisz się ze mną, Daniel? Tak. Ciężko już coś tutaj. To są takie momenty, kiedy drużyna jest w ofensywie i nagle traci bramkę, to chyba podcinają mocno skrzydła. No, to na pewno, to na pewno. Tymczasem Lukanzu rozpoczyna z rzutu wolnego, Pawlus. Ponownie Lukanzu. Wysoko ustawione Karpaty, mimo prowadzenia 3-1. Długa piłka Korony, Duda, Jędryas, Kobak. Edward Kobak na prawym skrzydle. 1-1 z Mazurem, ale schodzi do lewej strony. Zagrywa na prawe skrzydło. Fundakowski w polu karnym. Strzał z dystansu Jakuba Kloca, ale Pawlus
paruje tą piłkę na rzut rożny. Kolejny zawodnik Karpat przygotowany do zmiany. Na boisku pojawi się Michał Smoleń. I z boiska schodzi Edward Kobak. Sędzia pokazuje temu zawodnikowi, aby poszedł do najbliższej linii. Dobry występ Edwarda Kobaka, który strzelił drugą bramkę. I naprzykrzył życie tutaj Michałowi Szluzowi w tym meczu. Rzut rożny dla ekipy Karpat. Dziadosz na krótko do Kloca. Kloc ponownie do Dziadosza. Dziadosz do Króla. Król przyjmuje kierunkowo piłkę, uderza, ale wprost w Lukanzu. Smoleń. Pierwszy kontakt z piłką i od razu jest faulowany. Nie, przepraszam, to jednak był Mateusz Gul. I piłkę ustawia Dawid Król. Dawid Król. Paweł Pawlus zawołał jeszcze Tomka Reichla do muru. Trzyosobowy mur. Zobaczmy. Król w pole karne, ale Czewara wybija tę futbolówkę. Ponownie Karpaty. Dziadosz po lukarnym. Dziadosz! Dziadosz oddaje strzał, ale minimalnie niecelny i wciąż 1-3. Ale bliżej zdobycia czwartej bramki są Karpaty niż drugiej korona. I wydaje się, że jak nic się nie zmieni, no to ciężko będzie w tym meczu koronie wywalczyć jakiekolwiek punkty. Popek do Czernysza. Czernysz zmienił stronę boiska, jest teraz na lewej. Zamienił się z Czewerą już chwilę temu. Takie manewry próbuje trener Pacholarz. Teraz czysty wybiór piłki przez Krajewskiego, ale sędzia gwiżdża rzut wolny. Król do Stasza. Jeszcze stara się Werbni, ale fauluje. 5 minut gry. Daniel, jak ocenisz ten występ korony? Już można powolutku, jak na tle dotychczasowych meczów w rundzie wiosennej, ocenisz dzisiejsze spotkanie przeciwko Karpatom, chyba najtrudniejszemu rywalowi, chociaż jeszcze graliście ze Stalą 2 Rzeszów. Jak byś porównał na przykład te dwie drużyny? Karpaty i Stal 2 Rzeszów. Na pewno dwie dobre drużyny. Ale gdzieś tam no walczyliśmy ze Stalą, ale niestety... To wasza ostatnia porażka. 1-2 tutaj na boisku. I po ponad miesiącu przegracie kolejny mecz. Czy ktoś cię dzisiaj zawiódł z twoich kolegów? Kogo gra dzisiaj? Wiem, że ciężko oceniać kolegów, z którymi się spotkasz na treningu za 2 dni. Natomiast od kogo oczekiwałeś więcej tutaj w tym pojedynku? Myślę, że Marcin trochę Krajewski dzisiaj mało widoczny był. No tak, zdecydowanie. A przynajmniej gorzej wypadł na tle Luisa Chavery. Jeszcze jakieś przepychanki słowne między Staszem, jednym z zawodników korony. I żółtą kartką ukarany Michał Stasz za dyskusję. I Maksymilian Popek. A jak ocenisz występ
dzisiaj Mateusza Pedy, który grał na twojej pozycji. Myślisz, że zastąpił cię godnie? Myślę, że tak, dobry występ. Tam przy pierwszej bramce zabrakło może trochę koncentracji, ale dobry występ. W dalszych minutach wygląda jak prawdziwy środkowy obrońca, także będzie miał orzech do zgryzienia trener Pacholarz, chociaż w przypadku tego, że brakuje ofensywnych graczy, to jednak Mateusz Peda powróci jednak do linii pomocy. Król na lewe skrzydło, ale niedokładnie do Jakuba Kloca i z rzutu z autu rozpocznie Korona Rzeszów. Jutro dokończenie 29. kolejki. Stal 2 Rzeszów zmierzy się z Sokołem Kolbuszowa Dolna, Wisłą Gwiźdźcowa z Iglopolem Dębica, Polonia Przemyśl z Kosmosem Nowotaniec. Tu ciekawy mecz w Przemyślu. Lechia Sędziszów, która was najbardziej interesuje, ze Stalą 2 Mielec. Liczysz, że Stal 2 Mielec może urwać punkty z Lechii? Myślę, że tak. Myślę, że jest taka szansa. I Jotka z Jarosław z LKS-em z Kołoszów. A kto twoim zdaniem awansuje z tej ligi? Mógłbyś się pokusić o taki typ? Czy będą to Karpaty, czy Kosmos? Bo chyba między tymi dwoma rywalami pozostaje rywalizacja. Myślę, że Karpaty. Raczej Karpaty awansują. Musielibyście pomóc Karpatom za tydzień. Przydałoby się, żeśmy my wygrali, bo bardziej nas obchodzi... Was, wasza sytuacja tak, również. No, nasza sytuacja niż tam gdzieś, co się dzieje na górze. Dokładnie. Tym bardziej, że dzisiaj porażka. Dzisiaj przełożony mecz KS-u Wiązownica, także też chyba spoglądacie, jak tam ekipa z Wiązownicy sobie radzi, bo wciąż zagrożona spadkiem z trzeciej ligi, co pociąga kolejną drużynę, w tym wypadku was, bo ich utrzymanie jest zależne od tego, czy wy pozostaniecie w lidze. Sędzia dolicza 4 minuty. Daniel, grałeś w trzeciej lidze, teraz grasz w czwartej. Jak byś ocenił różnicę poziomów między tymi dwoma rozgrywkami? Myślę, że jest przeskok z tej czwartej do trzeciej ligi. Czym się najbardziej różni? Fizycznością, czy może technicznie, czy taktycznie? Myślę, że bardziej taktycznie się dużo różni. Tymczasem Karpaty. Czernysz, ale ponownie przy piłce ekipa prowadzona przez Dariusza Lianę, która zaksięguje 3 punkty i przynajmniej do jutra zostanie liderem czwartej ligi. Jutro, tak jak wspomniałem, Kosmos zmierzy się na wyjeździe z Polonią. Tymczasem w pole karne. Jeszcze Karpaty przy piłce. Dziadosz. Ale dobry wybiór piłki Werbniego, który zagrywał do Czernysza, jednak zbyt krótkie podanie i ponownie przy piłce ekipa biało-niebieskich. Jędryas do Stasza. Stasz uruchamia Michała Smoleńa na lewym skrzydle. Michał Smoleń przy piłce. Michał Smoleń cały czas przy piłce i faulowany zawodnik, który pojawił się w końcówce tego spotkania. Jeszcze jedną zmianę przygotował sztab szkoleniowy Karpat Krosno. Na boisku. Kto się pojawi na boisku? Za chwilę się dowiemy. A na pewno z boiska schodzi z numerem 6 Dawid Król. A na boisko wchodzi Konrad Głód. I piłka w pole karne. Stasz. Piłka wychodzi poza boisko. I
jeszcze półtorej minuty gry, także już tutaj już się nic nie zmieni. Karpaty zdobędą 3 punkty i będą jutro oczekiwać na wieści z Przemyśla. Karpaty, jeszcze jedna piłka w pole karne na Marka Fundakowskiego, który głową zgrywa, ale przytomnie Lukanzu. Ręką zagrywa Krajewski, ale jest to zagranie przypadkowe. Marcin Krajewski rozpędza się lewym skrzydłem. Krajewski przerzuca piłkę do Reichla. Reichel opanował futbolówkę. Reichel chciał szybko do Czewery, ale zablokował to zagranie Dziadosz i ponownie korona Czewera do Reichla. Reichel wrzuca w pole karne, ale tutaj zagrywa wprost do nikogo. Piłka opuszcza boisko. 30 sekund. Danielu, jak ci się podobał ten mecz? Czysto piłkarsko, nie patrząc już na wynik, bo wiem, że jesteś zawiedziony na pewno wynikiem, ale jak ci się podobał spektakl, który nam zaprezentowali piłkarze Korony i Karpat? Myślę, że dobry mecz. Ożywiła na pewno druga połowa to spotkanie. Tak jest. Dobry występ po przerwie Korony, ale niestety dla nich nie ma za to punktów. Natomiast Karpaty chyba jednak zasłużenie zdobywają 3 punkty, bo były zdecydowanie drużyną bardziej dojrzałą, która w kluczowym momencie strzeliła bramkę, która tak naprawdę zabiła ten mecz, bo do 70 minuty naprawdę Korona dobrze grała, ale bramka na 1-3 zakończyła ten spektakl i od tamtej pory kontrola pełna krośnieńskich Karpat. Dziękuję ci, Danielu, za komentarz. Liczę, że jeszcze się kiedyś pojawisz za mikrofonem. Jak ci się podobało tutaj po stronie komentatora, a nie na boisku? Myślę, że na pewno by było lepiej na boisku niż tutaj. Aczkolwiek nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Odpocząłeś sobie i w następnym meczu pełne sił dokończysz tą rundę. Życzę ci utrzymania, żebyście wygrali kolejne mecze i żebyś ty notował super występy. I co więcej ci życzyć jeszcze? Myślę, że zdrowia na pewno. Dokładnie tego. Także dziękujemy Państwu. Zapraszamy na kolejne transmisje meczów czwartej ligi podkarpackiej oraz innych niższych lig. Być może klasy okręgowej również w przyszłym tygodniu, ale o tym będziemy informować na bieżąco. Dziękujemy. Do widzenia. Dobranoc.